Od 19 kwietnia w Centrum Kulturalno-Artystycznym w Kozienicach oglądać można wystawę fotografii zatytułowaną Naszym Okiem. Autorami prac są słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uczestników spotkania, wśród nich delegacje z UTW-AWF z Warszawy, wraz z profesor Ewą Kozdroń powitała dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. Ona też pogratulowała seniorom biorącym udział w tym przedsięwzięciu i opowiedziała o kulisach powstawania wystawy. O prezentowanych pracach i ich autorach mówił też Franciszek Subocz, prowadzący zajęcia fotograficzne ze studentami UTW. Wystawy fotografii seniorów stały się już pewnego rodzaju tradycją. Na przestrzeni kilkunastu lat działalności Kozienickiego Uniwersytetu w tego typu przedsięwzięciach udział wzięło kilkanaście grup fotografików amatorów. Zobaczymy tu portrety i autoportrety, pejzaże, martwe natury. Za zaangażowanie w te artystyczne działania autorom zdjęć przekazano podziękowania oraz drobne upominki. Dla nich samych to ogromna satysfakcja, że mogą zdobywać nowe umiejętności i cały czas się rozwijać. Autorami prezentowanych prac są Halina Markowska-Budniak, Anna Burecko-Białka, Yves Castel, Grażyna Czerwińska-Wielgomas, Janusz Górski, Henryk Jankowski, Stefania Kowaluk, Andrzej Kozłowski, Jerzy Mazur, Elżbieta Mączyńska, Barbara Michnicka, Andrzej Nadolny, a także Jadwiga Ożarowska, Halina Pedrycz, Beata Popek, Krzysztof Prasek, Sławomir Sałaciński oraz Leszek Szwast, Stefan Walczak i Marian Wołowik. Naszym Okiem w CKA oglądać można do 5 maja.